Cześć, tu Oluś i tatu, siemanko, dzisiaj wracanko, oglądanko. Nasza reakcja na wasze rysunki i wybór trzech nagród. Będą trzy kategorie, najmłodsza, średnia i najstarsza. A mogę opowiedzieć jakie kategorie? Od 3 do 6 lat, od 7 do 9 lat i od 10 zwyż. Zwyż, okej. Okay. Jeszcze zanim zaczniemy, to tak, dla najmłodszych, czyli od 3 do 6, będzie ten zestaw startowy, który otwieraliśmy na odcinku, bo wszystkie zabawki otwieraliśmy, więc one są odpakowane, pamiętajcie o tym. Dla dwóch pozostałych kategorii wiekowych będą losowo dwa zestawy, jak nam się spakuje, tak wam wyślemy. Tak, Olusiu? Dobra, to co? Przenosimy się za chwilkę do oglądanka, czyli lecimy. Gdzie lecimy? Do komputerka. Na Szczecin. Lecimy na Szczecin i oglądamy. Dobra, prace są losowo, więc nie jest, która pierwsza przyszła, która coś tam się podoba. Pierwsza praca... To jest takie uniwersum Super Zingsów. Poczekaj, naciśnij. Kilka. Poczekaj, naciśnij tylko, żeby... O, właśnie. Że jest kilka Super Zingsów, to jest ten banan. Banan, bo właśnie, kolor... powiedz Olusiu, bo nie mogę powiedzieliśmy. Dokończyć? Ale poczekaj, ale tylko... Mogę... Ja nie dokończyłem. Ale... To jest kolor Flash, to jest Neon Flash, nie. Jaką Neon? Nieważne. Możesz dokończyć. To jest ten Kazum Kit, taki tego, banana. Który tu nazywał się Pranki. Tu jest taki... Nie podnoś na mnie głos. Tu jest rolki Kazum Kit, tu jest rolka i 6 lat. I Ala, a chciałem tylko powiedzieć, nie chciałem ci przerywać, żebyś nie kończył swojej opowieści, tylko chciałem powiedzieć, że nagrodą, znaczy nagrodą, Zingsem, Finksem, którego trzeba było narysować, był Zings Pranki, czyli banan, ale Pranki, on się tak nazywa w oryginalnej nazwie. I tutaj Pranki jest, wszystko jest zgodne, Ala, lat 6. Dobrze, strzałeczkami przesuwasz sobie. Ok, mamy kolejną pracę Kacpra, lat 13, czyli do tej najstarszej kategorii wiekowej. I to jest zrobione w programie komputerowym. Dla mnie debeściarsko, dla Olka średnio. No właśnie, moim zdaniem ja nie zaliczam takich prac, bo my mówiliśmy, że tak, jak to się nazywa, że na kartce papieru, a poza tym to mi jeszcze brat podsunął, że mogło być... W programie do takim komputerowym, do takich rzeczy, może być takie, że samą mu szkicuje i on tylko koloruje. Ale akurat Kacper zapytał się mnie, czy może być praca na komputerze. Ja powiedziałem, że tak i moim zdaniem jest bardzo fajna, ale to jest moje zdanie. Olka jest takie, każdy ma inne zdanie, pamiętajcie o tym i nie ma co się obrażać, bo każdemu się podoba co innego. Jedziemy dalej. Dawid, lat 9. Pranki jest zgadł. Oczywiście, co trzeba narysować? Bardzo fajny bananek. Coś powiesz na propos tego rysuneczku? No tutaj nawet piąstka zrobił. Nawet piąsteczka jest zrobiona. I jest fajne, nam się podoba. Kolejny Franek znowuż? Franek Fiński. Krzysztof Fiński. Lat 7, przepraszam, czkawkę jakąś dostałem. Bardzo fajna praca, fajne ząbki zrobione. Jest zaznaczona ta skórka od banana. Jedziemy dalej. Kolejny. Kacper Bunkowski. Lat 11. Lat 11. Bardzo fajnie. Nie wiem, chyba sposobem kredkami świecowymi, przynajmniej, bo się odbija światło. No, tak widać. Dokładnie. Dobra, lecimy dalej. Kolejna praca. Simon, lat 11. Narysował Prankiego i Okulusa. Nie Okulusa, tylko. Jak się nazywa? Jak Simon. A dobra, Simon lat 11 narysował Pranka. Jak się nazywał ten? Bo zapomniałem teraz. Color Flash. Color Flash, który w sumie jest z tej samej serii co Pranki. Jedziemy dalej. Pranki 8 lat. Aleksander Solczyk. 8 lat. 8 lat. Domyślasz się, co to jest? Myślę, że to jest baza Prankiego, znaczy domek. Tak zdybam. Ale nie wiem, czy by się zmieścił. No ale wiesz, on jest w oddali, więc jest dużo mniejszy, że jak robi zdjęcia, a budynki są z tyłu, to wyglądają na dużo mniejsze. Jedziemy dalej.
Nie naciskaj tutaj. Nie, niepotrzebna ci jest myszka. Moim zdaniem to musi wygrać w tej najstarszej kategorii wiekowej. To jest zdanie Molka. Wyniki będą na sam koniec. Bardzo fajna praca, mnie też się podoba. Fajnie, zobacz jak tutaj jest. Zobaczcie tutaj na 821, bo to jest numer tego Finksa i jest banan na tym. Neon Finish. Super, wygra neon power. Na pewno. No Łukasz, zobaczymy. Łukasz lat 8, bardzo fajnie kredkami rysowane. Nie udało się. Czyli jak pranki, czyli żart tak zwany, czy, albo oszukanie. Stąd banan, bo się jest, zawsze jest taki niby dowcip, że rzuca się banana, żeby ktoś się przewrócił. No. Bardzo fajny pomysł. Kolejny, Kajtek lat 9. Też fajnie. No. Fajna maseczka, widać, że rysował sam. Bardzo fajnie, bardzo ładna praca. Tak. Lecimy dalej. Maksio chyba 6 lat. Tak. Max 6 lat, a nie Maksio. 6 lat. Widać, że to banan. Wiadomo, że w wieku 6 lat nie rysuje się tak dokładnie. Bardzo fajnie praca i wiadomo, o co chodzi, co najważniejsze. Kolejny. Antoś. Bardzo ładna praca. To jest na razie też wyrównawcze z tamtym, co mówiłem, że na pewno. No właśnie, już podjąłeś próbę wyniku, a tak naprawdę nie wiesz, kto wygrał jeszcze, bo nie widziałeś wszystkich rysunków. Jedziemy dalej. I to tu wygrywa. To wygrywa. Tak. Znaczy, powiem. Piękny rysunek. Powiem wam szczerze. To jest rysunek trzylatka, który poprosił mamę, żeby dodała to 3,5, żeby łatwiej mu było wygrać. I teraz najważniejsze, pamiętajcie, nie warto udawać kogoś starszego, prawda? Bo to czasem działa odwrotnie. Lepiej mówić prawdę, ile się ma lat, i tyle, ile się ma lat, trzeba mówić innym osobom. Bo dzięki temu będzie łatwiej wam coś uzyskać i nie będziecie jakby trochę, można powiedzieć, oszukiwać, prawda? Więc lepiej mówić prawdę, nie dodawać sobie wieku, nawet jak ma się tam parę miesięcy więcej, to lepiej mówić, że ale ma się 3. Naprawdę ma. Znaczy ma 3,5, ale nie potrzeba było 3,5, żeby no, wygrał. No ma 3,5, to po co takie? No tak, no ale nikt nie pisze, zobacz z innych, że ma 6,5, no 7,5, 11. Ale No i. No nieważne. No zobaczymy, zobaczymy. Ma szansę w najmłodszej kategorii. Jedziemy dalej. Pranki Błażej Szekiel, lat 7. Bardzo fajny rysunek. Jest, jeżeli to zrobił wszystko sam, to naprawdę jest zdolniachą, bo szkic jest bardzo... Ale wróć jeszcze na chwilkę, bo nie skończyłem. Bo szkic jest bardzo ładny. Fajne są zaznaczone wszystkie szczegóły. Lecimy dalej. Tymek 9 lat. Aha, zaczyna się korbeczka u Olusia. Tymek 9 lat, co powiesz o tej pracy? No fajna, taka neonowe kolory, więc mi się podoba. Jest napis pranki, też bardzo fajnie. Fan Super Things. Możemy jechać dalej, brawo Tymku. Brawo w ogóle wszyscy. Oliwier 9 lat. Tak. Bardzo też fajna praca, nie taka duża, ale też wszystkie szczegóły są wyszczególnione i fajnie zrobione ponownie ząbki. Lecimy dalej. Michał, 7 lat. 7 lat. Jak na 7-latka. Revelation, The Competition. Chociaż wydaje mi się, że Michał powinien... No dobra, w sumie zrobiliśmy od 3 do 6. Niech tak zostanie. Dla mnie to jedna z fajniejszych prac. Nie wiem jak Olek, mi się bardzo podobają te kolory, które są wokół, że jest to wszystko to fajnie moim neonowe. Moim zdaniem też powinno wygrać tą taką... Pół na pół kategorię, tą taką środkową. Znaczy jest od 7 do 9. Od 7 do 9, tą kategorię potem powinien wygrać. No ale zobaczymy, zaraz szybko przelecimy, lecimy dalej. Super Things Neon Power, Franek 7 lat, też bardzo fajna praca, fajnie jest język wytknięty. To jest ostatnia praca. To jest ostatnia praca? Ostatnia. Ostatnia praca, więc uwaga, lecimy. Werdykt, czyli zaczynamy teraz. Pozwól ja, bo będę... Od najmłodszego? Od najmłodszego. Ja chcę. Ale będzie szybciej. Nie, zacznij od początku, bo będziemy... Dobra. Przelatujemy wszystkie prace. Ala lat 6, bardzo fajna. Mamy ale, druga osoba. Poczekaj, to nie. To też, to jest do tej. Nie, Franek 7, to tak. A nie, to do drugiej, przepraszam. Masz rację, tu nie, tu nie, tu
też nie, tu też nie, tu też nie. Mamy 6 lat. Max. A Mac. Max, nie Kajtek. Także bardzo fajna praca. Czyli mamy już dwie. I Kacper, 3,5 latka, brawo za odwagę, brawo. I jak to kiedyś mój starszy syn powiedział, jak właśnie tak rysował, że to jest przewrócona abstrakcja. Bardzo fajny rysunek, to my wiemy, o co chodzi. Poczekaj, jeszcze nie koniec. 7 jest to Błażej. To jest kolejna. Kolejna, no tak, masz rację. 9, nie. Kolejna. Kolejna. Ostatnia. Ostatnia. Czyli z tych trzech prac wygrywa kto, Oluś? Dam, 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 dam. Brawo, Kacper, 3,5 latka. Może tych starszych osób były ładniejsze prace i były bardziej ale dokładne. My to teraz oceniliśmy za odwagę. Za odwagę, za to, że bardzo chciał. Brawo, Kacper, wygrywasz. Oto ten zestaw startowy. Wszyscy wygrani wysyłajcie na ten mail, na który wysyłaliście rysunek, dane do wysyłki razem z numerem telefonu dla kuriera. Okej, okay, dobra. Lecimy dalej z drugą kategorią, czyli znowu szybko wracamy. Czyli kategoria od 7 do lat. To nie. Do, od 7 do lat? 9. Do 8. Nie. Do, bo od 9. Do 9. A, do 9, dobra. Nie. Mamy pierwsze. Franki. To jest pierwsza. To... Dawid, fajna, no. Bardzo fajna. Franek, druga. Pranki, tutaj Aleksander, trzecia. 8 lat z domkiem, fajna. 11 to nie. 11. To... 8 lat, a tu jest fajny jeszcze napis. Hehehe, nie udało ci się. To jest Łukasz, fajnie. To jest czwarta praca. Kajtek, nie. Max już był. Antoś, nie. Też nie, w tej kategorii. Tu też nie, moim zdaniem on powinien startować w starszej kategorii. Czemu? No bo... A nie, to jest ta kategoria, przepraszam. Ja czyli 5 lat, 7, a pokaż mi go jeszcze na chwilę. Błażej, super. Tymek, nie. Czy mam na razie 5? Oliwia, nie, nie w tej... do 9. 9. Do 9? Do 9, 9. No dobra, coś mi się chyba pomyliło. No, 9. A nie było 9, nie. Od 7 do 9? Od 7 do 9. Dobra, przepraszam, od 7 do 9. To też fajna praca. To też praca, fajna Oliwier. Praca. Michał też, bardzo fajna, podobają nam się te. To Szymon chyba. Nie, bo to do lat 9. No 9. A, czyli dobrze, no zgadza się. No przepraszam. Nie, coś od 6 do 7 chyba. Od 6 do 8. Synku, pomyliłeś. Nie, to od... Tak. Nie. Nie, tak, tak. Przecież było od 10 do wzwyż. Nie, tak, synku, od 9 wzwyż. Nie masz racji. Było od 10 nie masz racji. Nie masz racji. Poczekajcie chwilę, za chwilę wracamy, dobrze? Ja muszę pokazać synkowi, że nie ma racji, muszę mu włączyć to, co właśnie przed chwilą mówiliśmy na początku filmu. Zaraz wracamy. Poczekajcie chwilę, a zjedzą nas motyle. A few moments later. Okej, okay, wracamy. Sprawdziliśmy i... Niestety, albo stety, Oluś miał rację, bardzo cię przepraszam, pokłony. Brawa dla Olka za pamiątką. Teraz ja pokazuję łysinkę. O, to mogłem się ogolić po boczkach, żebym nie wyglądał tak brzydko. Okej, okay. Olek miał rację, przepraszam. Przepraszam też za zamieszanie. Kolejna praca do tej ekipy. Pranki, Franek, Miś, 7 lat. I to była ostatnia praca. I teraz, Olusiu, kto wygrywa z prac od... 7 do 9 lat. O, Oluś troszeczkę pokasuje, ale no takie pogody są, a nie inne. Dobra. Też jest w ogóle napisany tekst. Chcę się przesuwać. No widzisz, tak to się dzieje. No, poczekaj. Okej. Okay. To wygrywa moim zdaniem. Czyli wygrywa Tymek 9 lat. Tak. Brawo, druga. Losowo, który z tych zestawów... Ale ja wylosuję, okej? Okay? Ja nie, ale to nie. Na ślepo wyrosnę. A to nie pokazujemy, którą wyzwanie. To pomieszaj mi to jakoś, nie wiem gdzie. Ale zaczęłam oczy sobie. Okej, okay, dobra. To gdzie losu. To jest? No tu, 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 tu. A tu? To no. I to, tak? No. Ręce, pęce i które gdzie? Ręce? To! To leci do Tymka 9 lat, mega fan Super Things. Oto pojazd. Tak zwany Turbo Ice. Turbo Ice leci do ciebie, a do najstarszej grupy leci helikopter. Tak. Czyli fajnie się stało, bo helikopter może służyć jako karabin. Okej. No.
teraz ostatnia decision od 10 wzwyż. Jedziemy. 13. Poczekaj, mnie się ta licz się dla mnie, Kasper. Uwaga, dalej. Nie ma. Jest pranki Kasper II Bukowski, okej. Okay. Simon Lati 11 to też jest fajna. To jest widz, który z nami do nas często pisze. Pozdrawiamy cię bardzo. Aleksander to było. Tu też to? Mi bardzo się podoba, 11 lat. Ja na razie na to głosuję. No, ale teraz ja wybieram, bo ty wybrałeś dwie. Tak! Nie! Tak! Bez dyskusji. Nie. Powiedziałem koniec. Razem rysuję. Nie, tak. Na razie to ty sam wybrałeś. Nie, no razem wybraliśmy tą najmłodszą. Antoś też bardzo fajna praca. Też mi się podoba. Dawaj dalej. Antoś, no fajna praca. 3D zrobiona. Byłeś? Byłeś. Byłeś, to wygrany. Dalej. To mi się bardzo podoba. To dla mnie jeden z faworytów. To czemu on nie wygrał? Dla mnie on powinien wygrać. Ale już za późno. Szymon, lat 9. Nagroda specjalna, niespodzianka. Napisz na maila, coś ci wyślemy specjalnie. Ode mnie. Od Olka też? Tak. Bo zapomnieliśmy o tej pracy. Wygrana, czyli będą 4 nagrody. A co będzie, to zobaczysz. Na pewno coś fajnego z najnowszej, 11 serii dostępnej w Polsce. Dalej, 7 lat i wszystko. Ostatnia. Czyli którą wybierasz? Moim zdaniem. No. To jest 9. Jeszcze patrzę na pewno. Moim zdaniem wygrywa. Nie wiem, nie mogę się zdecydować. Albo ta. Albo ta. Nie mogę się zdecydować. No to możemy zagrać papier, nożyce, kamień, bo są na równo. Czy trochę. Czyli, ale na którą głosujesz ty? Ja na głosuję na tą. Na tą? Mhm. A ja, no to muszę zagłosować na tą. Dobra. To gramy. Czyli ty jesteś Antoś. Tak. A ja jestem Kuba. Tak. Uwaga. Ale do trzech. Trzech. Ale 3-4 mówimy. Tak. 3-4. 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, jest 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, Kuba, wygrywasz trzecią nagrodę. 3-4, 3-4, Kuba, wygrywasz trzecią nagrodę, gratulujemy. Dobrze, to zróbmy tak. Zróbmy. Kolejna nagroda niespodzianka leci do... Czyli Kuba wygrywa helikopter, pizzakopter, a kolejna, czyli druga nagroda niespodzianka leci do Antosia, lat 11. Pamiętajcie, wyszliście wszyscy do nas. Adresy do wysyłki z numerem telefonu dla kuriera. Gratulacje dla nagród dodatkowych. Miały być 3 nagrody, a okazało się, że jest 5. Brawo dla wszystkich. Wiemy na pewno, że nie wszystkim nasze decyzje się spodobały, ale to są nasze decyzje. Wszystkie prace były piękne, każdy powinien wygrać, ale nie mamy aż tyle rzeczy. No dobra, bo jak ja piszę, to zobaczysz. Okej, trzymajcie się, to tyle, bo wiedzą nas o tyle. Na razie, pa, brawa dla zwycięzców. Hej!